Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy Was w kolejnym, już chyba ostatnim, tak mi się wydaje, w tym roku, customie halloweenowym. Jest ze mną oczywiście Frodo. Cześć, witam Was. Tytuł naszego customu to Tomb Raider Lara's Nightmare. Co chciałam Wam powiedzieć o tym customie najważniejszego, że jest to, słuchajcie, remake. Remake, słuchajcie, customu. Dziwne, nie spotkałam się z tym jeszcze. Słuchajcie, oryginał customu został stworzony przez Klarę. Dokładnie tą samą, która ze Spongem ostatnio nagrywaliśmy Very Bad Ground i też Drakule, prawda? Oni naprawdę mają świetne customy, tak. Nie grałam w oryginał. I tak się zastanawiałam, czy wybrać oryginał, czy remake, ale na YouTubie jest pełno tego oryginału, więc stwierdziłam, że ogramy sobie remake, który wyszedł właśnie w 2020 roku. No i zobaczymy, ja sobie po nagraniu oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie ograła oryginału, żeby mieć takie porównanie. Natomiast nie wiem, jaką tam oryginał chyba ma ocenę grubo powyżej 9. Natomiast z tego, co tutaj widzę, remake dostał 8,18. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to jest niewypał, albo że jest to gorsze od oryginału. Ale czy to... myślę, że 8 to jest dobry. W sensie chodzi mi, dlaczego to ma niższy niż oryginał. Może po prostu to kwestia, wiesz, oczekiwań jakichś takich większych co do remake'ów, no tak naprawdę. No i słuchajcie, tak na szybciutko jeszcze, o co tutaj chodzi. W mroczną, deszczową noc Lara zasypia, oglądając horror na swoim laptopie. Po chwili Croft zasypia. Niestety śnieje się koszmar, a my jesteśmy jego bohaterami. Ponadto okazuje się, że musimy pomóc przyjaciółce Lary o imieniu Lynn. Pomóżmy paniom wydostać się z tego snu. A ten film, który leży chyba właśnie, no właśnie, tam na tym, to chyba jest Koszmar minionego lata. Koszmar minionego lata, tak mi się wydaje. Tak. A chyba jest zdjęcie, jest... chyba też Lin, tak? Jest Lin, tak. Jest tu obok zdjęcie Lin. I jeszcze chciałam dodać, że jest też custom I Know What You Did, czyli polskie tłumaczenie tego filmu u nas w Polsce to było właśnie Koszmar minionego lata, ale to sobie w przyszłym roku ogramy. Zostawmy to. Zostawmy. Także słuchajcie, odpalamy New Game, nie? Tak, dobra. A jeszcze nie powiedziałam, że autorem tego customu jest Ru11. I co mi się od razu rzuca w oczy, to, że Lara jest ubrana chyba jak Curtis, nie? Tak. Tak, no. Fajnie, oczywiście. Fajny pomysł. Ale ładny model. Ja na screenach z oryginału widziałam, że Lara miała rozpuszczone włosy i wyglądała zupełnie inaczej. Mam jakąś karteczkę w ogóle. Mam jakąś karteczkę. Mam straszne spadki klatek. Lynn's note. O, notatka od Lynn. Lara, pomóż mi. To jest diabeł. Złapał mnie. Proszę, odnajdź mnie. Dobrze, dobrze. Tak zrobimy. Mamy zapis. Podgłośnię sobie już teraz efekty, powiem, fajne, takie irlandzkie. Dobrze, dobry, fajny klimat. A ja mam 10 FPS-ów, chciałam tylko powiedzieć. Rany boskie, co się dzieje? No nie, te nowe customy, tak po prostu kompem... Ojej, jak ona fajnie tak się ześlizguje, widziałeś? Jaką ma fajną animację. Co, na początku? Na początku? Słuchaj, nie mamy broni, nie? To jest taki custom, takiego typu, że będą tutaj tylko zagadki. Bo to oni tak potrafią zrobić. W ogóle, wow, jakie fajne źródełko. Mam jakąś różyczkę właśnie, mam sekret. Różyczkę, o rany boskie. Tam to jest stuksiana, tam jest tak w rogu, koło takiej studzienki jest stuksiana w rogu. Jest, dobra, i tu, o, rzeczywiście. Tu kluczyka nie mamy, no mam ścinki. Te nowe custom, a da się to przesunąć? Da się. Te nowe customy tak mi strasznie ssają tutaj na, nie wiem. A widzisz tą taką fontannę tutaj z oczu tak podaleci? Tak, widziałam, tak. Fajnie to. No. Pierwszy raz widzę takie Trzeba coś. Otworzyć, otworzyć, przeciągnąć. Tak, widzę tą klapę. Dobra, mam to. Jest też taki custom świąteczny, nowy. Ja go kiedyś chciałam ogrywać z Sardokiem i z Peo, pamiętam w zeszłym roku. Ale nie doszło to do skutku i nie dało się w to grać na moim kompie, wyobraź sobie. Nie dało się, nie dało się. Na żadnym z naszych kompów. Więc, a jest mega ponoć super, jest nowy. I chciałabym go ograć w tym roku, no ale chyba będę musiała na innym sprzęcie u syna. Tak myślę. Schodzimy ale tu to na myślisz, czym, co jest spowodowane? No dużo jest naciapane wszystkiego. Mi te nowe customy po prostu nie wydalają, jeżeli chodzi, komp mi nie wydala, no i już. Wiesz co, przeciągnąłem jakąś dźwignię tutaj, przez te kolce przeszedłem. Aha, to ty przeszedłeś? No tak. Bez manki w ogóle. No właśnie widzę. Mnie to chciałem na początku skakać, ale... A no jest jakaś tutaj dźwigienka. No ale mogłabyś... Ale nie wiem, co zrobiła. Wtedy nie pokazali.
Fajny, czuję taki mroczny klimat. Jest. Podoba mi się. To właśnie jest na plus, bo... Kurde, powiem ci, że do twarzy larze w tych ciuchach Cortisa. Nie chcę wiedzieć, dlaczego ona ma je na sobie. Może po jakiejś nocy je, wiecie, założyłam. Nie miał, albo miała tamte, wiecie, rozerwane na przykład. Taki masz, taką masz teorię. Taką mam wizję, tak, tak. O, wizję. Chciałabym w to wierzyć. I ona o nim śni, bo to w sumie to jest taki, wiecie... No. To kurde, ale nic tu się nie otworzyło, muszę ci powiedzieć. Nie wiem, czy tutaj się nie otworzyło... A to można na to wejść? Bo to wygląda jakby to był... Tak, to jest rura normalnie, nie? Te drewniane coś. Gdzie ty to masz? Jaką rurę? No tak cofnij się trochę. A tu jest, okej. Okay. No. Czy to jest chyba po prostu taka... To nie jest rura, to jest chyba drzewo po prostu. Drzewo. A tu się otworzyło. O kurde, okay. Nie z tej strony. Aha, to tak to działa. W sensie? Do przodu, tak dziwnie, mm-hmm, nie możesz nowe tyłem. Ruchy, dobra, wiem o co chodzi. Do przodu, widzę skaczę. To. Mm-hmm. O kurde, kamera mi się tu zmieniła. I też, mamy naboje? Naboje? To czekaj, nie, to jest latarka. Aha, to czyli flary. Flary. Mamy bronię! I mamy bronię w końcu. O! Nie da się. To dobra, no to jeśli nie, nie to da nie się rozwalić jednak. Tych niestety... Worków? Worków, no. No to dobra, to jak nie, no to wracamy chyba, nie? No. To jak mamy bronię, no to, ale co to może dać? Coś jakbyśmy może musieli zestrzelić, bo dalej tam nie... Był... Bo nie mam dalszej alternatywy. Tam były drzwi, ale a to chyba naprzeciwko były... się nie da nigdzie wskoczyć, bo w sumie kamera nam uniemożliwia... Dobra, jest... Aha, tam do góry, no, nad tym drzewkiem, zobacz. O, właśnie, czekaj, bo coś tam jest, tylko nie wiem teraz, czy tego się da chwycić, czy nie. Kurde. Nie, ona się nie chce tego chwycić. Nie? Spróbuj, bo mi się nie chce. Nie, bo wiesz co, zlazłem na dół i ona dobra, się nie chce tego chwycić. Bo to... Ale jest takie, jakby się dało, ale ona nie chce. A tu, no właśnie, dobra, poczekajcie. No zobacz. Ale jest tam coś? Widzisz coś? Jakiś przedmiot? Właśnie, nie, widzę tylko to takie, wiesz... Ale co może dalej? Tak z rozbiegu ja nie zrobię? Nie, tam super. O Jezu, spadłem. Nie ma tutaj nic. Ale co my mamy zrobić teraz? Hello? No te drzwi można rozdupcyć? Nie, tu trzeba klucza. Aha, tu trzeba klucza. A te snopki siana? Też nie. Te widełki? Bo wiesz, to są, mogą być takie rozwiązania, wiesz, nie? No ja wiem, ale ja bym się tutaj dalej... Czapy. Upierała, no jednak... Tego, że może gdzieś tutaj się da wspinać, ale... No niekoniecznie. Cholera. Te choinki, nic kompletnie. A, to można o Jezu, to można rozwalić. Takie nie siano, tylko takie gałęzie były tutaj gdzieś. Tak z tyłu były, no. Były, no, to chyba można... te. Tak. A... Mhm. Jesteś szpaniulek. I jest klucz. I jest klucz. Mhm. Chciałem otwierać tą skrzynię. Okej. Okay. No to dobra, to jest. No to mega. Okay. Ładnie to wygląda, podoba mi się tu. Bardzo ładnie. A tam jak wlazłem w sumie na górę, powiem ci szczerze, że cieszę się, że nie ogrywaliśmy oryginału. Wiesz? Tak? Bo no myślę, że uczciwie ocenimy ten custom. No bo jednak ludzie, którzy chyba grają, oceniają go z perspektywy tego, że jest to remake, prawda? No tak, no tak. Czy my wchodzimy tu do jaki młyn? Wchodzimy tu właśnie, do właśnie, no. Do dziury? A no czekaj, jeszcze obejdę dookoła ten młyn, czekaj. W dziurze chyba trzeba napełnić wodę, bo widzę dźwignię, ale jest klucz jakiś. Jest klucz w dziurze. Widzę taką dźwignię, chyba trzeba będzie tu wodę nalać, wiesz? A, okej. Okay. Bo taka jest podwodna. Ławeczka z dwójki. Jak wejdziesz na sam dół do dziury i przesuniesz kostka, no to jednak. Zdobędziesz kluczek. No dobra, no to... O Jezu, słuchaj, na dół. Pokaż. Aha, jest kostek, dobra. Kluczyk, mówisz. Tu nie wejdę tak. O Jezus. A? Mam to. I wiesz, co mi się chce? W ogóle chcę wam powiedzieć, że dzisiaj nagrywamy na spontanie, tak naprawdę. Powypadały nam w ogóle rzeczy. Ja się przygotowywałam, słuchajcie, przed samym nagraniem. I w sumie to jest wszystko tak nieprzygotowane, że czegoś mi się chce. No, na spontanie, to prawda. Oby się nie chce? Czy tam mam? Troszkę, bo piłem kawę.
No, mi się chce, bo w sumie niedawno jadłam obiad. Ja po kawie. No, ale ja nie też koni. Po kawie tak mam. A co robimy? O. Na halloweenowy przerwę? Nie, może wytrzymam może do końca odcinka. Tak? Na razie niech się jeszcze pozbiera. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, idę gdzieś tutaj. No ale wylazłeś na to, wziąłeś ten klucz? Wziąłem ten klucz, mam klucz. Oblazłem dookoła ten wiatrak, nie ma tam nic. Też to na gałązki trzeba uważać, bo wiesz, też lubią być te gałązki dźwigniami, gałązki, pamiętasz? Tak. To mogą być te takie dziwne rozwiązania. Wow. O Jezu. Się przestraszyłam. Ale ma taki bardzo jebut czerwony pasek energii, zauważyłeś? Ma, tak. A co tutaj jest? Aha, dobra. Mhm. No, tak się zagadałam, że się wiesz. Widzę tutaj jakiś rożek. Jeszcze nie idę tam dalej. Skoczyłam na jakiś rożek. Nie idziesz tam, jak gdzie te domki? Nie idę, bo skoczyłam na rożek tutaj. Zobacz, tu jest choineczka u góry. No widzę właśnie, jest. A to dobra. Chodź tu. No tak zjeżdżam akurat. I tam? Chyba do tyłu. O. No kurde, zjeżdżam. Nie wiem, czy tam można. No można. Jest tu jakaś droga. Okej. No jest, dobra. Tam można by było na ten murek. Wiesz co, na razie Jezu. Się rozglądam. Nie przecisnę się tu. Nie wiem, czy tam jeszcze coś można. No właśnie na ten murek. Mam sekret. Ale jeszcze gdzieś tam dalej się chyba dobra, da. Mam. Masz sekret? Tak, mam. Ale jeszcze wydaje mi się, że można tam... Ja się cofam jeszcze raz. Zjechałam na dół. Wydaje mi się, że jeszcze na samą górę można wejść. A na ten murek? Nie próbowałam. Nie. Dobra. Na murek nie da rady z tego sekretu, nie? No? Aha. No bo nie. Jest taka niewidzialna ściana, no nie? Okej. Okay. To nie mogę się wrócić tutaj, tędy? No właśnie ja po prostu się no, w sensie zjechałam. Zjechałaś. Starało się. Wydaje mi się, że tu można wejść na górę. Tak, jest na samej górze wejście, a to nie jest żadna dźwignia. Stepanie, co ja tu wyprawiam? A ile gdzie jest sekretów? Bo się z tego widzisz nie przygotowałam. 2 na 6 mamy. Gdzie tu można wejść? Jeszcze wyżej jeszcze mam wejść? Jeszcze jest wyżej, tak. A tu, dobra. Ja mam tu no idę, jakieś drzewka tu są. Jak tu wychodzi? No 6 mamy, no tak? 6, czyli 6, 2, 6. No dobra, no 6. Wchodzę jeszcze gdzieś wyżej. Tutaj są jakieś drzewa. Mamy, jest zejście na dół. Tak. I mamy, w połowie jest taka dziura. I mamy no. Łom. Ale dźwignię widzę. Dźwignię. Gdzie? No właśnie, aha, bo ty tutaj... No dobra, o zaraz obok tej dziury. Co? No zaraz obok tej dziury, tak jakby naprzeciwko tej dziury. Weź tam, jak zobaczysz tą dziurę, weź tam spojrzyj tak no, do góry. No ale ja już zlazłam na dół. Aha. To muszę dźwignię jeszcze raz jest. Wejść na górę, tak? No chyba tak, a nie możesz... Ale ja nie mogę wejść. Aha, to co? A bo tu nie można. Zablokowałam się, tak? Aha, bo to jest. A nie, dobra, tutaj można, nie trzeba. No jest tu. W sensie taka naścienna, tak? Naścienna, no. A to wiem, to na samym dole, o to ci chodzi. Tak? No chyba tak. O, i otwierają się drzwi. Tak, nie? No, bo myślałam, że przed wejściem do dziur. Wow, spadłam. Ale to chyba to... tak miało być. A nalaliśmy teraz tej wody, zobacz. A ja nie wiem w ogóle, gdzie. Gdzie ja jestem w ogóle? A ty, no a gdzie to jest wiatrak? Tu, gdzie była ta dziura. A gdzie wiatrak? To jest to? Nie. Co a tam widzę dzwon w oddali. To jest jakieś coś zupełnie innego. Ej, to jest inna bo nie ma wiatraka. No. Ja tutaj trochę pochodzę. O, w ogóle jakiś grób ja znalazłem. Ja zobaczyć, czy to się łączy właśnie z poprzednią znalazłem miejscówką, grób. Czy nie. Kurde, nie no byliśmy tam dalej. Ja nie wiedziałam, że my... A to jest tu! No tu jesteśmy, git, dobra. Cofnij się trochę i to jest... Ja nie wiem. Dobra, jesteśmy tak? W tym... Tak, jest tutaj dalej to. Tak, tak, to jest wszystko ze sobą połączone, okej. Okay. Ale widzę na przykład fontanienkę, z której ta woda nie leci. Taką widzę. A pamiętasz, z tymi oczami wcześniej. Aha, z tymi oczami, widzę no, dobra. Drzwi na jakiś czerwony klucz, my go nie mamy. Widzę, dobra, widzę mam, bramkę, którą chyba można... A, jest fontanna, tak, jest okay. Łomem, można otworzyć. Bramkę łomem, tylko jeszcze chciałem tu zobaczyć. Ale jeszcze tam nie wchodzę, bo ja chcę się rozejrzeć tam, gdzie ty. A te wody? Pływaliśmy? Nie pływaliśmy no nie, jeszcze. Nie, nie, nie. Jeszcze... Tam z tyłu właśnie za tym jeziorkiem to...
No właśnie się łamy, tam. Może. Tam jest ten nagrobek zobaczyć. No właśnie, Gdzie ty masz ten Ale nic nie można było z nim zrobić, próbowałem. Może coś będzie można wykopać, słuchajcie. No właśnie, jakąś łopatę znajdziemy. Tu jest jakiś daszek. Gdzie ty masz ten nagrobek? Ja nie wiem. No tak, po drugiej stronie tego jeziorka, no nie? A popływam trochę jeszcze, zobaczę. Rest in peace, jest faktycznie. Tu jest klapa. To co, w wodzie. Skoczyłeś do wody, tak? Tak, tak, popływam, dobrze. Zobaczę. A ja myślałam, że A w ogóle widzę dzwon, nie? Teraz zauważyłam. Tak, widziałem. Trzeba chyba będzie... Czekaj, czy trzeba będzie, wiesz... Zestrzelić, no. No, no jest klapa, ale ona jest zamknięta. Tak. No to więcej co? Więcej tu nie ma? Bo to no, tam, gdzie tą bramkę żeśmy otworzyli. Ta bramka? No dobrze. Dobrze. Jaki to... zawiedziony? No dobrze. No dobrze. Dobrze. W ogóle to jest kościół, nie? Bo to... Tak. O kurde! Aha, okej. Okay. Jezu, jakie one tutaj... Koszmar... O, ale mi zeżarły życie, no nie, no aż tak, bez przesady. Ostre są, nie? Zabiłem je. Wjechały mi w ogóle jakieś apteczki? Tak, nie. Ale kurde, nieźle mi zjechały. Dobra. Poubijane. Widzę wejście chyba do tego kościoła, jest tutaj ten dzwon. Ja o Boże, już... tu są jakieś kolejne nagrobki, ci powiem. No, na razie... Idzie, gdzie jesteś? Na prawo? Na prawo? Na prawo poszłam, na tak. Prawo, są groby, dobra, mam groby. Trzeba by było zobaczyć, czy któreś można przesunąć albo jakieś coś. Takie nieopisane... A tu są jakieś kwiotki w ogóle, jeden nagrobek. Rest in peace, Lara Croft, słuchaj. 1968-2003. Wow. A jest, dobra. Mi się wydaje, że będziemy musieli tu kopać, wiesz? Naprawdę mam takie wrażenie. Albo coś na ten kwiatek można położyć. Może. Bo to wygląda trochę tak, jak było coś gdzieś takiego już. Odpalam flarę. Ile mamy w ogóle tych flar? Aż sobie zobaczę. Ja nie wiem, czy ja tutaj tak mogę. Tutaj, ja tu. 12. Tu idę za ten domeczek cały czas. No za idę, te domki. Wow, albym spadła. Co tu jest? Aha, to jest zejście w dół. Ale my nie mamy klucza tam żadnego chyba. A widzę to. I jakaś woda. Jakaś dziwna perspektywa tutaj, widzę dalej. Za tym drzewem coś? Nie. Nie. Aha, tam, idziesz koło tego mam domu, wrażenie, dobra, ja że, też. Mam wrażenie, że te perspektywy są po to, żebyśmy czegoś nie zauważyli, wiesz? Tu jest jakiś tu domek. Mamy... Ale do tego Aha. domku mamy klucz, okej. Okay. Mamy do tego domku tak, klucz? Tak, to jest chyba ten od tego kostka, co żeśmy zdobyli, wiesz? Który tutaj się wchodzi? A, tu się wchodzi, dobra, mam to. Okej. Jesteśmy w domku. Mamy kominek, nie wiem, czy trzeba będzie podpalać. Tu jesteś do przesuwania? A te, Ale to się różni. Te kartony można rozwalić i mamy flary. Czekaj, bo to się różni, wiesz? Coś się tu różni. Boże, jak ciemno. Aha, jest kominek, dobra. Bardzo różni mi się ten klocek, ale nie mogę go ruszyć. Mam... O, kurwa, jakiś duch. A nie, jakiś człowiek idzie. Pokaż. Jak idziesz na okno, to nagle masz cutscenkę taką. A mamy ten laser. Aha, idzie. Podpalił. A to jest właśnie taki jak z... On jest z hakiem, właśnie jak z koszmaru minionego lata. Aha, okay, pamiętasz dobrze. Tego gościa? No też pamiętam, takim płachcie był, to... w też takiej płachcie był ubrany, taką płachtę. Z hakiem zabijał tych ludzi. Tak było, no. Już tyle tych horrorów oglądałem. No dobra, ale to my mamy tutaj jest tylko i wyłącznie... Klapa. A nie ma tutaj rewolweru? Klapa w suficie. To jest tak. Klucz, czy to jest pędzel? A nie, to pędzel jest. Słuchaj, a te półki można przesuwać? Otwieram komodę. O! Jest rewolwer w komodzie. No to już wiemy, co robić. Tak, a tych nie da się rozwalić. A, da się. Słuchaj, jeszcze da się te pudła rozwalić, nie? Są flary. Tak, pudła. Mówiłem. Aha, okej, okay, przepraszam. Tylko mnie słucha. A gdzie on jest? Można go ubić? Chodzę z tego domu. On, tak wiesz, on pewnie nam porwał tą naszą lin. No nie ma go. Ale odpalił... podpalił widziałam, ten wóz, nie? Widziałam właśnie, więc... ale pochodni nie mamy na razie. No nie. Powiem ci, że... No to jedną alternatywą dobra, no to, dzwon. To jest dzwon, prawda? To chyba było. Tak, otwiera się kościół, okej. Okay. Apteczka. Okej.
Niech będzie. The Castle Angel of Darkness. No tutaj są takie dwie pochodnie, fajne. Ale za kratą, nie? Podoba mi się ten custom, wiesz? Tak, tak, bardzo ładny jest. No kolejne tak halloweenowe. Tak. W zeszłym roku był Dracula, kiedy był? 2 lata temu. Nie pamiętam. No, to też był przecież, nie? Bardzo fajny. O kurde, nie mogę tutaj doskoczyć. To może stąd. Tej apteczki chciałem, tutaj jest takie... Ładna jest Lara, podoba mi się. Kurczę, jak mi się ten strój podoba. Fajny jest. No ja tu widzę, słuchajcie, ja tu myślę taką właśnie mam historię, że zamiast takiego snu erotycznego z Curtisem, bo Lara to jest w jego ciuchach. Tylko to miało być koszmar. To przyśnił się właśnie koszmar, no. Ale ona śni o Curtisie, to nie może być koszmar. No, widzisz, miało być tak, a nie ma tak czasami, że się, zaczyna się fajnie sen, a tu widzisz. No jest, tak właśnie. Mam jakiś przycisk na górze. Ja też mam górze. Przycisk. A tu jest w ogóle jakieś... Coś się otworzyło. Tak, ale tu jest w ogóle jakieś takie rączkowane, można tutaj wskoczyć. No i to się właśnie chyba otworzyło. Aha, tak? To się otworzyło, tak, bo to... Chyba, że ten kościół tam na dole, co? A nie, to chyba tu się otworzyło faktycznie. To idziemy łapkami dookoła, nie? No tak, tylko że spadłem. Chyba umieć naskoczyć na łapki. No dobrze. Widzę takie wnęki, coś a la jedynkowe. Pamiętasz z głazami w kopalni? O, tak. No i co, tu się mogę opuścić? Ja aż sobie to zapiszę. Tak, mogę. Tylko chciałabym, żebyście mi zmienili kamerę. Byłabym wdzięczna. Bardzo tego nie lubię. Kurde, jak ja nie lubię takiej innej perspektywy. To jest bardzo uciążliwe. Ale nic nie zlatuje na mnie. Okej. Okay. Ale co, cały czas jest inna perspektywa? Nie, nie cały czas. Tylko przy pierwszym skoku. Idę po jakimś gzymsie na razie. To mogę zaskoczyć? Aha, bo tutaj można się zatrzymać, okej. Okay. O Jezu, ta perspektywa to rzeczywiście nie ułatwia ludziom. Ja? O Jezu! No ale mogę. A czemu nie mogę? A czemu nie mogę odskoczyć? What the heck? No kurde! Ale dziwne. Co jest grane? Nie mogę tego zastrzelić? O co chodzi? O, teraz. Wiecie, może tak? Aha, dobra. A, zjechałem. Dobra. No też tam właśnie zjechałam, bo to trzeba no, z tego półskoku, tak. Chyba też. Tak, bo ona się tak dziwnie zatrzymuje. A, mam tam, na ostatnim jest przycisk. Ale no jeszcze nie wiem co robię. Nie mogę na ten trzeci skoczyć. Z półskoku, aha, tak tu. A to ja jestem tu. Dawaj! Kurde, a to bok. Jest... Nie wiem gdzie to jest. Ja pierdzielę. Jestem głupia. Zjeżdżam cały czas. Ej! Za nagrobkiem Lary, ja widzę jakiś kryształ w ogóle. Gdzie to się zrobiło? Nie no, nie, musimy nie tam sobie. Zjechać na dół, ale ja nie wiem, gdzie to się zrobiło. No gdzieś tu trzeba być. Jeszcze nie mogę tam wskoczyć. Myśmy tego nie jaki zauważyli, shit. Że za nagrobkiem jest kryształek, wiesz? Co tam? No skacz tu. Męczysz się z tym skokiem. No tak, kurde, nie mogę. I tutaj później są takie gałęzie, co? Rozestrzel je, no bo... Aha, no ale próbowałem i nic. No tak, ale musiałam sobie naprowadzić tym... A, dobra. ...rewolwerem. Czy z jakiejś niższej perspektywy by się dało, ale... A tu jest, ale jak my mamy tam wejść? O nie, jeszcze jeden taki skok. Nie umiem tego. Czy tam na górze, jak byliśmy od strony kościoła, to było po drugiej stronie też otwarte drzwi? Bo ja nie kojarzę. Nie wiem. Musimy to spróbować. Wiesz? I jak tam ci idzie? Kurde, skacz! Nie umiem tego zrobić. Cały czas! No jakiś przycisk, tak? No. Aha, i zobacz, jest... na dole za nagrobkiem nie zauważyliśmy. O, w życiu. No. A to mam zjechać na dół już? Tak jest, dobra, widzę. Tak, zjedź na dół, bo i tak musimy jeszcze raz wejść przez kościół znowu na samą górę, tam gdzie był przycisk. Tak. I nie to wyjść tym okienkiem, tylko tam jest jeszcze inne okienko. Bo podwyższyłeś sobie taką klapę, nie? No tak, i to jest po drugiej stronie kościoła. No nie, bo ja na dole, kurde. Na dole chodziłam i patrzyłam, gdzie jest ta klapa i zauważyłam, że są też otwarte znowu takie same drzwiczki, po prostu z tyłu.
Czaisz? Nie. Ale zobaczysz. No dobra, wchodzę na górę na razie. Tam, tak, gdzie jest przycisk, raz. Cały czas. Dobra. Mhm. No to zobaczymy. Oj, czemu mnie te perspektywy tak irytują? Na razie wchodzę. Dobrze. Mu to było? Bez sensu. Nie rozumiem. Jestem tutaj, gdzie ten przycisk i teraz mogę odwróć się gdzieś... się. A, to stay. A jak to też dojść? Też znowu na łapkach? Tak będzie chyba najłatwiej, nie? Nie, normalnie tam przeskocz. Bez żadnych łapek. Powiem ci, te skosy... Nie, to się tak nie da. Mhm. To jest jak na złość. O kurde, jak to zrobić? Mam pochodnie. Aha. A jesteś w tym oknie, czy gdzie jesteś? No jestem w tym oknie, a ten sufit ale mi to przeszkadza. Na zewnątrz w tym oknie, tak? Nie, jestem w tym takim pierwszym. W tym przycisk, tam gdzie przycisk, tak? No tak, ale ten taki pierwszy, co chodziliśmy. Ale nie, z przycisku musisz tam wskoczyć. I co, tutaj też nie wejdę? Ale tam głupie. Normalnie bez rozbiegu, nie? Z tego przycisku wskakujesz. Jak tu teraz zejść? Czemu no właśnie z przycisku, zejść? A ja chciałem z tej... Tam, aha, gdzie się otworzyło nam za pierwszym razem. Dobra, muszę jeszcze raz zejść z tego kościoła i jeszcze raz wejść na górę. Także poczekaj, jak coś to... Poczekam. Ja sobie biegam tutaj, gdzie jest inna taka perspektywa za domkiem, wiesz? Patrzę sobie z pochodnią latam, rozświetloną, żeby nie tracić tych... Człowiek wiedział, że to stąd... Bo może coś znajdę, nie? Nie podpalam kominka na razie. Po prostu sobie biegam i szukam. Jest tu tak przyjemnie. W ogóle jest zielony księżyc. Taki drakulowy. Nie? Nie zerknąłem nawet. Tu jest też jakiś nagrobek, ale tu się nie można doczytać. Ja na razie sobie biegam. I sobie popatrzę na nagrobek Lary. Popodziwiam. Później tu i teraz z tego przycisku, no. Jezus. O, tu. I znowu jest to taka dziwna kamera. I teraz mam na tą platformę, tak? Skoczyć. No tak. Bo po co? A, i znowu te rożki. No. Kurde. Jest rożek, później na pieniek i znowu na rożek. I na tym drugim rożku jest pochodnia. Pieniek. Tylko zapisuj sobie, nie? A. No, też zapominam. Rożek, pochodnia. Zjeżdżam na dół. No to podpal i wchodzimy do domku. Zabieram. Aha, muszę podpalić ją od tego wozu. Podejdziesz czy nie? No podejdź. To co, mogę odpalać? Tak, aha. Już ten. I teraz kominek, tak? Podpaliłam. Tylko. Gdzieś sobie tu w bezpieczne miejsce rzucam tą pochodnię, bo nie wiem, czy będzie jeszcze przydatna, a ja chciałam przesuwać ten głaz, widzisz. Znaczy tą biblioteczkę. Coś się otworzyło, jakaś klapka. Tak? Takie rzeczy. Tutaj nad nami, to. Co? Tam z zewnątrz widziałem właśnie balkonik. Widziałam. W tym domku. Jak ten gościu szedł. Tak, też. O, misiu jakiś. Co to jest, co misiu? Nie mogę tu wskoczyć normalnie. Też nie mogę. Jest jakiś, słuchaj, pokój. Jakieś książeczki świąteczne. Jakaś inna perspektywa jest. Nie wiem, czy to ma mi w czymś pomóc. Misia, co można zabrać? No właśnie nie można. A książki? Jakieś wieszaki tutaj widzę. To jest strych, powiem ci tak, nie lubię strychów w horrorach. O, coś tu brakuje. A nie? A, z dziury wyciągamy klucz. Widnia jest, tak? Tak, a tu nie można wejść, tak? A tam jest kryształ, widzę. Na zewnątrz. Kryształ na zewnątrz, no, jest. No zobacz, jest takie okienko. O, dobrze, to zabieram. To jest na tym balkonie, tak mi się wydaje. Zabieram ten kryształ, tak? Jak zabierasz? A jak go zabierasz? No zabieram, bo się otworzyło, nie? Co się otworzyło? Klucz zabieram. No otworzyło się, bo jest dźwignia, tak? Naścienna. Gdzie? No na tym strychu.
Gdzie? No gdzieś na jednym z tych filarów tutaj, jak się idzie. Ja myślałem, że widziałaś. Telewizor można rozwalić? A jest, bo ja od drugiej strony przeszłam. Czaisz? Okej. No dobra. No i kluczyk mamy, tak? Tak, tak. A jak myślisz, to będzie... Obserwuje nas z tym hakiem. Widziałeś, jak zabraliśmy ten kryształ? Nie. Jak idziesz na balkon, to jest perspektywa, jak zabierasz kryształ. A masz jeszcze tą perspektywę taką z oddali, jak wychodzisz na balkon? A, no nie, bo ja już wylazłem z tego domku. Aha. Normalnie stoi z hakiem. Kowaniec. Dobre to jest. No. Słuchaj, no to mamy kluczyk. Co to za kluczyk jest, że tak się spytam? Zobacz, co tam pisze. Keller, key. To nie jest to tam na dole? Aha. Próbujemy? Takie było zejście, tam wpadłaś na dół. Mówiłaś, że wpadłaś na dół. A, wiem, a to jest złoty? Tutaj tak, zaraz złoty, za tym seller. Dom. Mhm, tak, seller. To chodźmy. Co to jest? To jest jakieś... Nie wiem. Jakieś piwnice? Chyba tak. Może. I co, to będzie no, ten? Tak. Dobrze. A, tu woda jest zalana, właśnie cholera. Właśnie widzę. Mhm. O, no. Pochodnie mówię. Flary są. Aha. Pralka pod wodą. Naprawdę? I co? To komuś zalało piwnicę widocznie. Tak, bo to jest... Mhm. Ale nie widzę tu nic. Pralka. Jakaś dźwignia? Co? Na pewno coś tu jest ukryte, wiesz. Na pewno. Za tą pralką w ogóle ta ściana jest taka inna, ci powiem. Tak. Mhm. Prawda. Ej, nie widzę tu nic. Też i... Za pralką mi się właśnie zawiesiła. I ja muszę chyba powietrze, bo no nie ja mogę już nic znaleźć. Zaraz zdechnę. A to są nic flary nie odnalazłem, nie wiem o co chodzi. Flary tylko mam. Tak się patrzę na te sufity. Kurde, nie wiem. Pomysł? Może tutaj wiesz jakieś znowu rozwiązanie z czapy? No może tak być. No rzeczywiście. A tutaj jak się wchodziło do tej piwnicy... Zaciąłem się. To nie było nic? Może czegoś zestrzelić? Właśnie. Bo to tam tak bardziej mi podchodzi pod to, żeby to było wysuszone, wiesz? No właśnie. Tylko... Bo tak jakby tutaj jak się idzie, tak, to jest jakieś okienko, bo mi się wydawało. No jest, kratka. Ale co on nam może dać? Nie, nic. Nie, no tutaj musimy coś zrobić. Tego nie widzimy. Właściwie się zastanawiam. Czego nie widzimy? Cholera, to niesamowite. Czy to drewniane można jakoś kopa albo coś? Już tylko to mi przychodzi do głowy, żeby coś zrobić z kopa. W sensie, wiesz, odsunąć jak... No wiem. No to robi za tą pralką. Oj, zaciąłem się. Zaciąłem się i to tak na dobre. No właśnie ja za tą pralką tak na dobre się zacięłam, wiesz? Ja też. Ale wiesz co? No nie widzę tutaj nic. A nie mam już żadnego pomysłu. Co nie, można też... jeszcze odpalić pochodnią? Czy coś jeszcze po drodze było? To moglibyśmy ewentualnie jeszcze podpalić? Wezmę nie tą pochodnię. Kojarzę. Nie kojarzę i powiem ci, że w sumie to możemy to zostawić na następny odcinek. Tak? No dobrze. Ale jeszcze możemy się tak rozejrzeć dookoła. Jeszcze taki, wiesz, rundkę strzelić można. Na nagraniu, tak? No, na nagraniu. Jeszcze możemy? Mhm. Jeszcze możemy, dobra. No to jeszcze tutaj, słuchajcie, pochodzę. Mam pochodnię, biorę tą pochodnię może? Też. No ja też właśnie i... No ten kościół jest zamknięty, więc nawet nie ma takiej opcji. Tu są te groby. Wrócę się jeszcze do tego domku tutaj. Tu też potrzebujemy klucza. Gdzie była ta fontanna taka jest tutaj sucha, na sucho. Ale tu nie ma nic. Tu jeszcze jest taka inna perspektywa przy takim krzyżu. Tak, widziałem. Zauważyłeś to? Tak, zauważyłem to. Idę a nie jeszcze da się do wiatraka. Go zastrzelić, aż sprawdzę. Do wiatraka idę. No spróbuj. Nie da się.
Do wiatraka idę. Co ta perspektywa ma nam pokazać? Można odpalić? Chce mi się. Kupę? To też tak nie. Tak. Nie, i tutaj już więcej nic nie było do odpalenia. Cholera. Chodzę z tą pochodnią, aż wiesz co, na sam początek wróciłem się, ale nie ma no tutaj ja nie nic. Widzę niestety nic. Tak samo tutaj, gdzie ten wiatrak. Nadal tej wody tutaj nie mamy. Więc ta dźwignia też nie w tej chwili. No dobra. To będziemy kminić. Będziemy kminić na następnym odcinku. No i co, żegnamy się. Zobaczymy. Tak. Ale podwiem ci, że bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mega klimatyczne. Tak. Bardzo fajne klimaty, jeśli chodzi o Halloween. Tak. I co? Słyszymy się jutro, tak? Tak jest. No dobrze. Do usłyszonka. Do usłyszenia. Pa, pa.